mamy niestandardowe błogosławieństwa, wtedy, kiedy błogosławimy dzieci. I ostatnio, jak podeszłam do niej, zaczęłam do niej mówić, że może byś chciała sobie popróbować. A w ogóle malutkie dziewczynki lubią sobie popróbować. Wiecie, o co chodzi? Ja się mam świadkiem takiego błogosławieństwa dziecka. I co tutaj się, o co się modlić w ogóle, żeby, wiecie, super przeszła ząbkowanie, żeby nie miała kolek i żeby normalnie mogła sobie bąki popuszczać. To są potrzeby malutkiej dziewczynki, tak? Chodź, Artur. Aleluja. Ojcze, uwielbiamy Cię za religię. Dziękujemy Ci za nią. Dziękujemy Ci, że Ty ją powołałeś przed założeniem świata. I że na drogę, która będzie jej przedstawiana, ona stanie i nigdy z niej nie zejdzie. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa uwalniamy namaszczenie do każdej dziedziny jej życia. Ogłaszamy odrodzenie jej ducha. Ogłaszamy zbawienie zupełne jej duszy. Ogłaszamy zdrowie w jej ciele. Ogłaszamy, że będzie żyła 120 lat w szczęściu, zdrowiu, pomyślności i zaopatrzeniu finansowym. Ogłaszamy, że nigdy nie zabraknie jej niczego. Że nigdy nie zabraknie jej przyjaźni, miłości, dobroci. Że nigdy nie zabraknie jej siły. Ogłaszamy, że nigdy nie pójdzie na kompromis z diabłem. Ogłaszamy, że demony jej nie będą ryzykać. Ojcze, my przykrywamy krwią Jezusa jej ducha, duszę i ciało. Ogłaszamy asystę aniołów do ostatnich dni na tej ziemi tutaj, Ojcze. W imieniu Jezusa. Dziękujemy Ci, że będzie miała wszystko w sposób łagodny. Że pokończą się wszystkie korki, że ząbkowanie będzie łagodne. Że nie będzie przechodziła chorób dziecięcych, Ojcze. W imieniu Jezusa. I że będzie krzyczała tylko na diabła. Amen. Thank you.